poniedziałek rano gorąco było przed biurem poselskim Mateusza Morawieckiego w Katowicach i nie tylko dlatego, że chodziło o węgiel. Związkowcy sierpnia 80 chcieli zamurować wejście do biura premiera. Kiedy próbowali dostać się do środka, doszło do przepychanek z policją. Związkowcy twierdzą, że premier nie ma powodu utrzymywać biura w Katowicach, bo z niego nie korzysta i nie ma z nim kontaktu. Biuro poselskie, które jest pustostanem, w którym nikt nie przebywa, a poseł ma obowiązek wypełniać swoje obowiązki poselskie, między innymi poprzez dyżury poselskie, jest nikomu niepotrzebne. Ono zostało dzisiaj zamurowane i my musimy się zastanowić, czy w ogóle chcemy utrzymywać te biura poselskie dla ludzi, którzy nie korzystają z tych pomieszczeń. To nas kosztuje kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. My od 2 miesięcy tutaj przychodzimy i ani raz nie zastaliśmy Morawieckiego. W rzeczywistości wejście nie zostało zamurowane. Nieobecność premiera to jednak nie jedyny powód, dla którego związkowcy przyszli dzisiaj przed jego biuro z betonierką i pustakami. Jak tłumaczy Rafał Jedwabny z sierpnia 80, premier powinien spotkać się z mieszkańcami i przeprosić ich za brak dostępności węgla oraz problemy, z jakim muszą mierzyć się ludzie w czasach rządów PiS. Zapewniali, że będzie tani węgiel, że będzie pełna dostępność. No dzisiaj, jak słyszymy, będzie ten węgiel kolumbijski czy z Indonezji po 2000 zł. Tylko w tej Warszawie chyba stracili kontakt z rzeczywistością. Oni sobie nie zdają sprawy, że większość Polaków tak naprawdę 50 tysięcy złotych rocznie zarabia. A ktoś jak spala 5 ton, to musi 10 tysięcy złotych wydać na same ogrzewanie, a gdzie tutaj reszta? 4 listopada związkowcy planują wyjazd do Warszawy, do siedziby Polskiej Grupy Energetycznej. Tam zamierzają zorganizować podobną akcję jak w Katowicach.